Antropocen odnosi się do tego momentu w historii planety, w którym to człowiek zmienia nasze środowisko bardziej niż inne elementy. Antropocen jest fragmentem większej epoki geologicznej, holocenu. I dlaczego mówię o epoce geologicznej? Dlatego, że do tej pory historia Ziemi dzieliła się i określana była przez zjawiska geologiczne, kreowana była przez samą planetę. Współcześnie możemy zaobserwować, że człowiek wpływa na wszystkie systemy planetarne. I dlatego mówimy o antropocenie. Możemy zobaczyć, jak człowiek wpływa na bioróżnorodność, jej drastyczny spadek. Możemy zaobserwować, jak wpływa na zmianę klimatu i możemy zaobserwować zmianę ilości dwutlenku węgla w atmosferze i koncentrację i ciągłe zwiększanie się, które jest wynikiem działań antropogenicznych. Te wszystkie elementy są dowodem na to, że współczesną epokę możemy nazwać antropocenem. Jedną z głównych przyczyn kryzysu klimatycznego jest stężenie dwutlenku węgla w atmosferze. Z kolei jednym z głównych emitentów dwutlenku węgla do atmosfery jest architektura, budynki, przemysł budowlany, materiały budowlane, ich powstawanie, ale też utylizacja. I dlatego właśnie Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki zajął się tematem antropocenu, architektury w kontekście antropocenu, bo to właśnie przed architekturą stawiamy zadania ograniczenia negatywnego wpływu, ale też regeneracji czy naprawiania błędów z przeszłości. Architektura ma narzędzia do lepszego budowania, do budowania takich obiektów, które nie tylko mniej szkodzą środowisku obecnie, ale są w stanie naprawiać środowisko, które wcześniej zepsuto, wspierać rozwój bioróżnorodności, wpływać pozytywnie także na mikroklimat miasta, czy właśnie też tą warstwę społeczną, kreując rozwiązania bardziej otwarte, bardziej inkluzywne dla całego społeczeństwa.